Tu jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dzień dobry, witam Państwa w przeglądzie złych wiadomości. To jest Polityko TV, piątkowe podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu temat jest tylko jeden, to jest granica polsko-białoruska, Usnarz Górny, słynny na całą Polskę od niedawna. Bo od kwietnia tego roku w Polityko poruszamy temat imigrantów naszej granicy. Temat wybuchł 2 miesiące temu, w tej chwili jest tego... jest grubo, jest o wiele bardziej grubo niż miesiąc temu, kiedy o tym jeszcze mówiliśmy, że już jest nieźle. Teraz jest bardzo grubo, w związku z tym przejechałem się tam na miejsce i dzisiejsze wiadomości to będą wiadomości dotyczące tylko i wyłącznie tej sytuacji i Usnarza, bo cała reszta nie ma większego znaczenia. Zacznijmy od tego, że przyjechałem na miejsce, nie dostałem nikogo. Zobaczcie zresztą ten materiał. No. Miała być sensacja. Wieczoru, a to po prostu droga na Ostrołękę, nic się nie dzieje. To jest słynne obozowisko działaczy z Warszawy, którzy ratują imigrantów z Afganistanu. Specjalnie dla Polityko TV, Rafał Otoka, Frockiewicz, już raz się przyjadę. Jak widzicie, nie ma nikogo, jest parę osób, w sensie nie to, że nikogo nie ma, tam parę osób się kręci, jakieś takie prole lewicowe pilnują dobytku, żeby nikt go nie rozkradł, w domyśle rolnicy okoliczni się chcą rzucić na ten namiot, w związku z tym pilnują tych namiotów prole lewicowe, czyli tacy podludzie z organizacji lewicowych. Gdzie są w tym czasie gwiazdy, które widzicie w telewizji? W tym czasie gwiazdy sobie śpią spokojnie w okolicznych hotelach, w Sokółce głównie, o czym donosił serwis esokółka.ue, który widzicie ten screen na ekranie, zrobili dochodzenie i się okazało, że kiedy ich tam nie ma, bo jak tam pojechałem, to ich nie było, to oni są całkiem gdzie indziej, w cieple, siedzą sobie, piją herbatkę, jedzą sobie smaczne obiady oraz spędzają czas dyskutując ze strażnikami granicznymi oraz wojskiem, którzy to żołnierze i strażnicy też tam są rozlokowani w chwili, kiedy kończą swoją służbę. Także najwidoczniej aktywiści też traktują to jako służbę, w związku z tym jest służba do 16, po 16 nikogo nie ma. To są ci aktywiści w chwili, kiedy nie ma kamer i nie ma sobotniej niedzieli, kiedy zjeżdżają nam się tłumy z Warszawy i innych dużych miast, żeby podziwiać sytuację na granicy. To oni wywołują całe zamieszanie. Co ciekawe, z informacji uzyskałem na miejscu, w czasie, kiedy oni tam się rozlokowali, czyli działacze, muszę zapisać, jak oni się nazywają, bo to jest trudne bez różnych inwektyw do przeprowadzenia w normalnym dyskursie. No więc w chwili, kiedy oni tam się zalokowali, dookoła były analogiczne sytuacje, tak? Co kilka kilometrów Białorusini wypychali imigrantów na granicę z Polską, starając się, żeby przedostanie na drugą stronę. Z drugiej strony nasza armia i strażnicy graniczni pilnowali, żeby to nie poszło dalej, ale tylko w Usnarzu Górnym trwa to do dzisiaj, bo tam jak zobaczyli, że nie ma szans, bo nie ma kamer, w sensie Białorusini, nie ma kamer, nie ma szans, żeby oni przeszli, wycofali tych ludzi z tamtej regionu granicy, a w Usnarzu zostali, no bo jest cyrk. Pytacie, dlaczego tam jest cyrk? Cyrk wynika z tego, że niedaleko Usnarza mieszka sobie pewien aktywista lewicowy oczywiście, który to sprowadził się tam z wielkiego miasta, żeby nieść ludziom, tym podludziom, tym chłopom prostym wiedzę o świecie, o społeczeństwie, o genderach, LGBT-ach, no i sprowadził się tam, kupił sobie dom, no i okazało się, że coś nie pykło, bo jego podejście do życia powoduje, że ludność okoliczna stuka się w głowę na jego widok, w związku z tym on się bardzo źle poczuł z tym, zamknął się w swoim domu, sprowadził sobie jakąś kobietę, jacyś faceci tam jeszcze coś robią z informacji uzyskanych od miejscowych mieszkańców, to wynika z informacji, że tam jest jakiś taki patchwork, gdyż dużo odchodzi w tym lokalu, no ale generalnie nie kontaktują się ci z tej sekty nieopodal Usnarza ze światem zewnętrznym, wręcz przeciwnie, bardzo źle żyją z tymi ludźmi lokalnymi, którzy co nie są sympatyczni, mili, pracują, chodzą do kościoła i tak dalej, rozumiecie? Nie? No to posłuchajcie dalej. Ten typ zamknięty w swoim sekciarskim obiekcie pisze książki, napisał między innymi kilka lat temu książkę o tym, że dookoła niego zieje grozą, co jest istotne na dalszej historii, bo jeszcze później pojawi się ta groza oraz faszyści oczywiście, którzy go otaczają. No więc zieje grozą, dookoła są faszyści, którzy chcą go widłami przebić, a on, światu Europejczyk, cierpi w związku z tym,
Ale na szczęście, uwaga, w lesie spotkał imigranta, który przekroczył granicę, on teraz go przytulił i razem z nim żyją w takiej małej sekcie, w której jest wszystko bardzo dobrze i tylko ci faszyści na oko jakby zniknęli, to byłoby bardzo dobrze. Dlaczego nie wspominam? Bo ten gość jest oczywiście świetnym znajomym lokalnych dziennikarzy wyborczej, TOG FM-u. To on tam ściągnął dziennikarzy, ściągnął tam TVN, ściągnął Wyborczą, ściągnął TOG FM. I kiedy kamery pokazały się w Usnarzu, tym miejscu w granicy, na którym, jak powiedziałem, jeden z wielu różnych takich spotkaniowych elementów się wydarzył, kiedy Białorusini zobaczyli, że są po drugiej stronie kamery, dziennikarze i tłum, tamtą grupę zostawili po prostu i jej pilnują, bo ona świetnie wygląda w mediach, nie tylko polskich, ale także białoruskich, zagranicznych i tak dalej, i pokazuje, jak to faszyzm panuje w Polsce, bo nie chcą wpuścić, w sensie wypychają zdaniem propagandy białoruskiej tych ludzi z Polski, bo ci ludzie uciekają z Polski przed faszyzmem na Białorusi, gdzie jest dobrze, tylko Białorusi nie chcą jakimś dziwnym trafem ich wpuścić. W każdym razie, jeżeli spojrzymy na to w realnie, tak faktycznie jest, świetnie to wygląda. To jest doskonały projekt medialny ze strony lewicowych działaczy z Polski, żeby pokazać Polskę w jak najgorszym świetle. Jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości na samym początku, kiedy podnosiły głosy się mówiące o tym, że w tym obozie imigrantów na granicy nie ma żadnych Afgańczyków, to była prawda. Ale już kilka tygodni później, czyli dwa tydzień temu jak tam byłem, się okazało, że tam już są sami Afgańczycy i te rotacje, o których mówiłem poprzednich polityko, że tam się po prostu wymieniają ci ludzie, wynikały właśnie między innymi z tego, że trzeba było, żeby tam byli sami Afgańczycy. W związku z tym Łukaszenka znalazł samych Afgańczyków, podmienił tamtych, którzy nie byli Afgańczykami na Afgańczyków i wszystko się zgadzało. Tutaj zagwozdka, bo chyba ci Afgańczycy są za mało Afgańscy, bo Łukaszenka jeszcze teraz ich podmienia. W poniedziałek, kiedy tam byłem, czyli 4 dni temu, w trakcie, kiedy tam siedziałem i patrzyłem, co się dzieje, nic się nie działo po naszej stronie, bo tam, jak powiedziałem, aktywiści pojechali sobie na ciepły lunchik do hotelu w Sokółce. Łukaszenko podmienił dwóch typów, którzy wyglądali zbyt mało afgańsko na jeszcze bardziej afgańsko wyglądających typów. Kobiety zniknęły. Pytanie, gdzie jest kot? No, wisi ciągle w powietrzu od już blisko miesiąca i nikt nie potrafi ze strony lewicowo-liberalnej wytłumaczyć, co się stało ze słynnym kotem, który tam ponoć cierpiał razem z jakąś dziewczynką, bo dziewczynka też zniknęła. Żeby jednak nie było, że kobiet tam nie ma, to Łukaszenka dwa dni temu wrzucił na jakieś dwie kobiety i one znowu są fotografowane, pokazywane, że jednak kobiety bardzo cierpią. Czy kobiety tam cierpią? Owszem, ale o tym za chwilę. Cierpią, gdyż z rozmów, jakie prowadziłem z naszymi żołnierzami stojącymi na granicy, i tu mała uwaga, nie tylko żołnierze tam stoją, są też dziewczyny w mundurach, zwane też żołnierkami, i tych dziewczyn jest zdecydowanie więcej niż facetów w mundurach. Mam takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że nasze władze, wiedząc o tym, że kobieta z karabinem, z pistoletem, z jakąkolwiek bronią, stojąca naprzeciw muslima, wywołuje w tym muslimie pewien taki zaniepokojenie, no przecież gdyby ona właśnie, ta kobieta, go ustrzeliła, to on wtedy nie zdobędzie tych 69-70-letnich w swoim haremie tym w niebiosach, tak? Więc to myślę, że może być gra psychologiczna ze strony polskich władz. Czy tak jest? Nie wiem. Obstawiam, że to jest całkiem możliwe i prawdopodobne. Tak czy siak jest tam mnóstwo dziewczyn. Przepięknych zresztą. W mundurach to one wyglądają zawsze genialnie, ale tam wyglądają wyjątkowo genialnie. Wracając jednak do tematu, czyli do imigrantów. Imigrantów i kobiet i dzieci, tak jak powiedziałem, żołnierze, z tym rozmawiałem, są w bezpośrednim kontakcie z granicą. Oni widzą to, co się dzieje w lasach po drugiej stronie. I to, co najbardziej ich rozbraja, teraz nie wiem, czy to nie robię dobrze Łukaszence, bo się on o tym dowie, a wiem, że śledzi wszystkie materiały, w sensie nie on osobiście, tylko służby białoruskie, pozdrawiam serdecznie. Gdybyście im porzucili nagrania z tych kamer, które tam mieliście w krzakach po drugiej stronie, będę bardzo wdzięczny, towarzysze, czy jak wam się tam do was się należy zwracać. W każdym razie, żołnierze stojący na naszej granicy widzą po drugiej stronie drutu, o których za chwilę, faktycznie kobiety i dzieci, bo one się nie przedostają na drugą stronę, bo nie mają takiej możliwości, w większości przypadków, o czym za chwilę, w warce takiej tragikomicznej historii na temat rodziny z Bagdadu. W związku z tym oni ich nie widzą, w ciągu nocy niczego kompletnie nie widać. Te kobiety w ciągu dnia tam się wałęsają, nie móc przejść, a całe natężenie ruchu nielegalnego następuje w chwili zmroku. Przez cały dzień jest luz, tylko babki z dziećmi się włóczą, wpływając na morale naszych żołnierzy. Czy wpływają faktycznie? No, częste podmiany żołnierzy mogą świadczyć o tym, że faktycznie wpływają.
Jeżeli mówimy o imigrantach, którzy w noc zaczynają działać, żebyśmy przeszli w drugą stronę, to tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo w czasie dnia słychać z drugiej strony granicy, kiedy tam byłem, zobaczcie, to jest materiał nakręcony przeze mnie na miejscu, czyli dość blisko granicy, bo na samej granicy. W chwili, kiedy tam byłem, słychać było po drugiej stronie tak odgłosy blachy jakiejś, po prostu dużo, dużo zrzucanej na ziemię blachy. Kiedy spytałem żołnierzy, o co tutaj chodzi, dlaczego tutaj te odgłosy, skąd one się biorą, usłyszałem, że to jest blacha, którą białoruskie służby rozrzucają wzdłuż granicy po swojej stronie, żeby w chwili, kiedy jest przerzut w nocy, ludzie przerzucani, którzy dostają do strefy nadgranicznej, mogli zasłonić się tymi blachami przed naszymi noktowizorami, żeby być niewidoczni, w miarę niewidoczni, a w chwili, kiedy dochodzą na granicy, rzucić te płachty blachy na drut kolczasty i po tym przejść, i tak się właśnie dzieje. Na tym filmie widzieliście pewnie parę wgłębień w drucie kolczastym. To są właśnie miejsca, w których ktoś się przedostawał na różnorakie sposoby. Co się dzieje po przedostaniu przez granicę takich ludzi? Tu jest też następna ciekawa sytuacja, bo ci ludzie idą z drugim zestawem ubrań. Przechodzą przez granicę w jednym ubraniu. Kiedy uda im się przedostać, mają przygotowane, to widzicie też nagranie, które wykonałem na miejscu na polu kukurydzy. To, co widzicie, to zostało ujawnione, tak się to nazywa chyba w gwarze takiej wojskowej albo policyjnej. W chwili, kiedy ta kukurydza skoszona, bo to była chyba kukurydza, mogę się mówić co dorośli, bo się na nich nie znam kompletnie. I to jest takie obozowisko, pozostałości po obozowisku. I tu widzicie torebki foliowe. Te torebki foliowe zawierały w sobie wcześniej, one były bardzo szczelnie zamknięte, świeże, czyste ubrania, specjalnie wypachnione, bo tam było czuć zapach jeszcze kosmetyków dość silnych, po to, żeby po przejściu granicy taki imigrant mógł się przebrać ściuchów brudnych, wskazujących na to, że jest imigrantem i mające na sobie woń jego z tych całych przygód leśnych wcześniejszych, przebrać się w czyste ubranie, w ten sposób zmylić troszeczkę psy przynajmniej i o to tutaj w tym wszystkim chodzi. W tych różnych szpargałach, które tam leżały, widać właśnie buty, całkiem nowe rzeczy. Buty, ciuch, które są już niepotrzebne ludziom, którzy przekroczyli granicę. Co się z nimi później dzieje? Do tej pory, czyli do chwili, kiedy tam przebywałem, kilka jeszcze dni temu, nie operowano określeniem pushback, czyli wypychanie ich z powrotem. W związku z tym ci ludzie sami poddawali się naszej straży granicznej, żeby ta zapakowała ich do obozów dla uchodźców po przejściu pierwszej fazy do mniej strzeżonych obozów i wtedy oni sobie mogliby uciec dalej. W związku z tym sami się zgłaszali. W tej chwili to się troszkę zmieniło i oni promisz po prostu na zapartego do przodu, ale nie na ślepo. W związku z tym, że używają wszelkiego rodzaju komunikatorów, wszystkich możliwych komunikatorów, WhatsAppów, Signali itd., Facebooków, wszystkiego, co tylko może być, bo oni mają świetny sprzęt przy sobie i mają dość dużo pieniędzy z tego, co mówiła Agnieszka Siewiera mówiła w materiale, który nakręciłem dla Życia Stolicy. Polecam, link poniżej tego programu, albo Życie Stolicy na YouTubie, znajdziecie sobie ten materiał. Ci ludzie komunikują się ze swoimi ziomami w Szwecji i w Niemczech. W związku z tym na terenie nadgranicznym, podgranicznym, przygranicznym pojawia się mnóstwo samochodów z rejestracjami szwedzkimi, niemieckimi, których to kierowcami są ludzie, no, tacy mocno opaleni, tak? W ten sposób to ujmę. I oni skomunikują się z tamtymi typami po drugiej stronie granicy, tam ci przechodzą, przeskakują, jeśli im się uda, są pakowani w samochody i wywożeni. I to jest bardzo dobre dla Polski, bo przecież oni nie zostają. W związku z tym tutaj należałoby wręcz przychylić się ku temu pomysłowi. Niestety ten pomysł zniszczy za chwilę stan wyjątkowy wprowadzany przez polskie władze. Stan wyjątkowy to jest wprowadzany w sposób no, taki typowo polski tak naprawdę, bo okoliczna ludność bardzo chce tego stanu wyjątkowego, absolutnie, bo to, co tam się dzieje, jest dla nich no, nieprzyjemne, tak, niebezpieczne, nieprzyjemne stukanie po nocach do okien, zajmowanie pustych domów, żeby się przespać. Co ciekawe, nic z nich nie ginie. To jak jeden mąż, wszyscy moi rodzice mówili, że z tych domów, do których się włamują, pustych domów włamują się imigranci, nic nie ginie. Nawet całkiem porządek jest zachowany. Także nie mają pretensji jakichś wielkich o dewastację, tylko o to, że ktoś przebywa w ich lokalach. Dlaczego więc marudzą? Marudzą dlatego, że w pierwszej chwili, kiedy rząd ogłosił, że będzie stan wyjątkowy, nie poinformował, gdzie ten stan wyjątkowy będzie.
W związku z tym ludzie nie wiedzący, co, jak wygląda Podlasie, jak wygląda Lubelszczyzna przygraniczna, zaczęli odwoływać swoje wyjazdy wakacyjne do miejsc, w których ewentualnie istniało ryzyko, że ten stan wyjątkowy będzie, czyli na całym Podlasiu tak naprawdę. Wątpliwości rozmówców moich właśnie budziła ta kwestia, że należało od razu ogłosić, w jakich rejonach będzie ten stan wyjątkowy. Rozmawiałem z ludźmi z Puszczy Białowieskiej dziś dosłownie parę minut temu i oni twierdzą, że no, jest problem, dlatego że nawet stan wyjątkowy sam dotyka wielu agroturystycznych gospodarstw, które stracą tak czy siak klientów, niezależnie od tego, że ta panika wyjazdowa, znaczy przeciwwyjazdowa, niewyjazdowa i tak uderzy w cały region, ale tam szczególnie w nich uderzy. No jednak no, sytuacja jest taka, że no, należy zrozumieć, że ten stan wyjątkowy trzeba wprowadzić, bo za chwilę przejdzie do nas, tu uwaga, przejdźmy do kolejnego elementu naszego dzisiejszego spotkania. Po drugiej stronie ze wszystkich możliwych źródeł wynika, że jest skumulowane kilkadziesiąt tysięcy osób, przynajmniej 20 tysięcy osób czeka na dalszy przerzut. I w chwili, kiedy puści ta tama, taka mentalna w postaci Usnarza Górnego, przez te bramy przejdzie 20 tysięcy osób, mniej więcej, bo Łukaszenka cały czas ich ściąga do siebie i cały czas próbuje ich upchnąć, a to na Litwie, a to w Polsce. Kilka dni temu media podały informacje o tym, że doszło do pierwszego incydentu związanego z przekroczeniem granicy przez białoruskie wojska, przez białoruskie służby specjalne. To by się pokrywało ze scenariuszem, który profesor Górski przedstawił w Politico TV w zeszłym tygodniu. Polecam także ten materiał. Link poniżej tego programu, poniżej wszystkich możliwych informacji o tym, jak zapłacić abonament za Politico, za który bardzo dziękuję, bo dzięki niemu mogę sobie tam spędzić dobre kilka dni i dostarczyć Wam te informacje, które dostarczam, a to większość są informacje, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Także dziękuję Wam bardzo. Jak ci imigranci dostają się na Białoruś? Bo to też jest ciekawostka, bo wydawać by się mogło, są ściągani jakoś na siłę, że sami przyjeżdżają podstępem. Wyjaśnię to na krótkim przykładzie, który jest właśnie tragikomiczny, bo oddaje całą tą sytuację. Dwa dni przed moim przyjazdem na granicę polscy pogranicznicy zauważyli rodzinę z dziećmi, czyli matka, ojciec, córka, syn, albo syn, córka, albo nie wiem, siostry syjamskie, whatever. Rodzina. Na widok pograniczników ci ludzie rzucili się do biegu do nich, tak? Z otwartymi rękoma, kiedy dopadli do tych pograniczników, rzucili się na ziemię, zaczęli krzyczeć Allah Akbar i coś jeszcze, czego pograniczycy kompletnie nie rozumieli, w związku z tym wzięli ich do fury i zawieźli do najbliższej strażnicy granicznej. Tam był tłumacz. I ta sytuacja, którą teraz Wam powiem, po prostu jest tragikomiczna, ale oddaje, co tam się dzieje i w jaki sposób ci migranci tam mogą trafiać. Oprócz tych, którzy uciekają z Rosji, uciekają z Bliskiego Wschodu, bo są przestępcami, bo chcą sobie polepszyć życie i tak dalej, ta rodzina jest absolutnie no, perłą w dzisiejszym programie, mam wrażenie. Sami ocenicie. Otóż wejdzie sytuację, że rodzina Irakijczyków siedziała sobie w swoim domu w Bagdadzie i pan dom, bo tam jednak patriarchat panuje straszliwy, mówi do swojej żony: żono moja patriarchalna, a może byśmy tak wreszcie gdzieś pojechali na wakacje? A żona: tak, cudowny pomysł, mój mężu, cóż wymyśliłeś? Zobacz, tu reklamy w telewizji lecą, że tam można za psi pieniądz pojechać sobie do Europy, Białoruś, jakaś Mińsk, to wygląda egzotycznie bardzo, może byśmy wzięli nasze dzieci i tam pojechali. No i tak zrobili, poszli do biura podróży, bo te bilety imigranckie są sprzedawane w biurach podróży, o czym ci ludzie nie wiedzą, w sensie ci nie wiedzieli. Poszli do biura podróży, kupili sobie bilet, wsiedli w samolot, polecieli do Mińska, w Mińsku odebrali autokar turystyczny, wiózł ich po całym Mińsku, przedstawiając zabytki. Nie byłem nigdy w Mińsku, nie wiem, jakie tam mają, ale jakieś tam zabytki muszą mieć, tak? Więc obwiózł po całym mieście, pokazał, jak fajnie jest na Białorusi, czysto, spokojnie, sympatycznie, zawiózł do hotelu na kolację, po kolacji poszli spać, one się obudzili, znów siedli do autobusu turystycznego, no i wylądowali na pograniczu polsko-białoruskim. I tam już nie było miło, bo wojacy białoruscy stwierdzili, no, tam jest wasza przyszłość, wypad stąd, bo my tutaj z bronią, z psami stoimy, jak będziecie tutaj wracać, to może być bardzo źle. Wystraszony ojciec rodziny zabrał tam swoją żonę i dzieci, poszedł w las, jakimś surem przeleźli przez te zasieki nasze, zajście po drugiej stronie i tłumacz, który tłumaczył pierwszą rozmowę, przedstawił to, co słyszę z gardła ojca rodziny tak. Panie drogi, ja mam dobrą robotę w Bagdadzie, moja żona ma ze mną dobrze, bo jestem bogatym człowiekiem, dzieci do szkół chodzą, ja chcę tam wrócić, deportujcie nas. Taka sytuacja, która... No, zostałem w waszej ocenie, czy jest tragiczna, czy komiczna, czy może jedno i drugie. Wracamy do głównego tematu.
Na miejscu oprócz działaczy lewicowych pojawi się także działacze prawicowi, między innymi pan Bąkiewicz, który ze sobą zabrał ekipę ludzi bardzo twardych, po prostu tak narodowo i w ogóle, żeby tam działać na miejscu tu chwale Rzeczpospolitej, tak? No i tak wyprawa skończy się bardzo szybko, ale to jest jedyna dobra informacja w całym tym programie. Tak myślę, tak mi się wydaje, przynajmniej też sami ocenicie. Bo tak wyprawa skończyła się pewnej nocy, w sensie noc po ich przyjeździe, kiedy to na jednym z poletek miejscowych odkryto właśnie obozowisko po imigrantach. Tam się zjawił strażnik graniczny, żołnierz i miejscowy rolnik. Przy latarkach grzebali, szukali jakichś dokumentów, rzeczy takich związanych z imigrantami, które mogłyby ułatwić odnalezienie ekipy, która właśnie gdzieś udała. I wtedy tam podjechał bus. Bus wysiadło w 8 chłopa, ubranych po wojskowemu. Ci nasi powiększycy, nasz żołnierz z powiększykiem wzięli się za broń. Nie wiedzieli, kto to jest. Było ciemno, nie wiedzieli, kto to jest, było ciemno i tamci się zbliżali, broń została przeładowana i w tym momencie tamci krzyknęli: ej, nasi swoje idą, my tu jesteśmy, i w latarkach pogrzeszników zapaliła się twarz pana Bąkiewicza. I my tu jesteśmy po to, żeby pomagać wam łapać imigrantów, powiedział pan Bąkiewicz, a chłopaki stwierdzili, że chyba mu wytłumaczą, że bytność takiej grupy mężczyzn młodych w mundurach po naszej stronie, którzy nie są wojskowymi, powoduje absolutnie to, że paraliż naszej armii, naszej policji, straży granicznej, tylko powoduje, że ktoś musi być do nich oddelegowany, ich pilnować, żeby czegoś nie napsocili, tak? W związku z tym zasugerowano im, żeby no, przy całej miłości do ojczyzny jednak zebrali swoje tyłeczki małe narodowe i wrócili do domu. Co oni uczynili, co jest pozytywną informacją, bo wskazuje na to, że nawet aktywiści jacyś, miejmy teraz niedzielę na prawo i lewo, że część aktywistów, która tam się znalazła, w różnych celach, ale jednak, ma rozum i godność człowieka. I jak stwierdził pan Bąkiewicz, poroć, bo to jest relacja od ludzi, którzy z nim wtedy rozmawiali, stwierdził, że uda się na pożegnanego grilla i całą ekipą wrócą. I jak wynika z informacji medialnych, wrócili, bo nikt o nich już później nie słyszał. Po stronie aktywistów lewicowych za to nastąpił konflikt w ostatnich tygodniach, bo z jednej strony są twardzi anarchiści, którzy nie uznają państwa, a z drugiej zwykli lewacy, którzy od państwa biorą pieniądze za swoją robotę antypaństwową. Nie wnikam, tak po prostu jest, wiecie o tym, że tak to wygląda. No więc oni się pokłócili ze sobą o to, co należy robić, bo ci lewicowcy, którzy biorą hajs od państwa za działania antypaństwowe, owszem, tak, przygarniają tych ludzi, w sensie imigrantów, których spotykają, dają im jeść, pić i tak dalej, ale ich, jeżeli spotykają oczywiście, ale polityka jest taka, że kiedy już się ich nakarmi, to należy ich odesłać, w sensie odwieźć do Straży Granicznej albo wezwać wojsko. Anarchiści gardzą takim podejściem, twierdząc, że trzeba zrobić wszystko, żeby ci ludzie zostali nielegalnie w Polsce i się nie ujawniali. To jest jedno z zarzewi konfliktu, które za chwilę rozbije tą grupkę 30, z tego co naliczył serwis sokółka.eu, działaczy, którzy są tam na stałe, są w Sokółce, a tam przyjeżdżają do Usnarza, kiedy pojawiają się kamery. Jeżeli przy aktywistach lewicowych jesteśmy, przy działaczach tych wszystkich fundacji miejscowych, teraz opublikuję materiał, który ma w tej chwili swoją premierę, bo nikt poza polityką do niego nie dotarł, jak to mówią poważne media. Na ekranie widzicie kobietę, która wałęsała się po jednej z wsi nieopodal granicy. Do granicy stamtąd jest tak z 200 metrów, z tego co tak liczyłem krokami, i samochodem też wyszło 200 metrów, rowerem nie jeździłem, bo jakoś ostatnio mam wstęp do rowerów. Kręciła się tam w związku z tym zainteresowała miejscowego rolnika, który zastanawiał się, czemu on robi zdjęcia budynkom lokalnym. No i okazało się, że została wyrzucona z Usnarza za zbyt ekstremalne podejście do rzeczywistości. To chyba ta grupa, która właśnie chce, żeby imigranci, które nie wiem, założyli jakieś tajne państwo w Polsce, no i chyba ci lewicowcy nie zgodzili się na to, w związku z tym ją pognali. Zwracam uwagę na sprzęt, jaki ma przy sobie ta pani. To jest jakiś wzmacniacz, w sensie nie wzmacniacz, to jest ładowarka warta 2000 zł. Ona się z tym wałęsała po polach. Ale co jest bardzo ciekawe, posłuchajcie tego fragmentu rozmowy. Mogę czekać na psychologa. Po czym wychodzę z łazienki, a stoi Straż Graniczna i się o mnie pyta. Ja najpierw udaję kogoś innego. Jak się już okazuje, że nie mogę grać nikogo innego, to gram na zwłokę, że nie mam majtek. Okej? Okay? Chodziło tylko o to, żebym opuścił ten dom. Ale nie wiedziałam tego, że o to chodzi. Jestem kot, tak? Chłopak, on. Dlaczego tu w ogóle jestem tam, żeby pogadać przy herbacie albo kawie? Jeżeli tylko będę mógł powiedzieć, że siedzę w bezpiecznym, suchym miejscu, to mogę je czekać trochę dłużej, bo nie wiem, co oni robią od 200 minut. Wiedzą, że rozmawiałam ze Strażą Graniczną, pisałem im, że nie wiem, czy mnie ktoś zaraz nie zabierze.
I na razie nikogo nie ma, okej? Okay? Po mnie. Dobra? Okej, okay, jak mogę panie pomóc? Tak, ta kobieta jest osobą postacią, nie jest zwykłą kobietą, tylko jest osobą postacią. Tak się podaje się za mężczyznę. To było za żywej konfliktu jednego, jedno za żywej konfliktów w jej bazie, ale o tym za chwilę. Ale co ciekawe, zobaczcie chwilę później, kiedy rolnik, który z nią rozmawia, stwierdził, ej dziewczyna, zapraszam, wejdź, kawa, herbata, cokolwiek, pani wejdzie po prostu, tak? To wtedy ten osobą postaciowiec, mający się za mężczyznę, zobaczcie co zrobił. Potrzebuję wejść do domu, napić się herbaty. Zapraszam. Może pan to zabrać? Tak, poprosił, żeby wziąć klamoty, bo są bardzo ciężkie. Także feminizm nie kończy się tylko wtedy, kiedy trzeba mieć lodówkę na drugie piętro, tylko także wtedy, kiedy trzeba siatę ponieść sobie kilka metrów na ciepłą strawę i herbatę. Inna historia z tamtego rejonu, mówiąc o tym, że aktywistce przybyła na miejsce do jednej z miejscowości nad samą granicą, znalazła pensjonat, w którym widziała dużą grupę osób, które związane były z jakąś fundacją. Co ważne, ta fundacja nie była związana z działaniami na granicy, była jakaś inna całkiem fundacja zajmująca się jakimiś duperlami, która akurat spotkała się w tym czasie w tym miejscu. Ta uznała, że skoro fundacja nad granicą, to są jej ludzie, w związku z tym wparadowała tam, a kiedy się zorientowała, że to nie są jej ludzie, i tutaj uwaga, rozebrała się do naga, zaczęła biegać po całym ośrodku, wpadła do właścicielki całego pensjonatu, właśnie naga, żądając, żeby ujawnić przed nią podsłuchy i inwigilację, bo na pewno jest inwigilowana, a od wszystkich żądała dokumentów tożsamości, żeby stwierdzić, czy oni są bezpieczni dla niej, czy nie. To jest jakaś głębsza paranoja miejscowych aktywistów, bo tak tamten z tego domku, który sprowadził dziennikarzy, tak ta pani, która poprosiła podniesienie siatki, tak i następni, oni mają głęboką paranoję, że znajdują się na terenie, na którym grozi im śmierć, rozumiecie? I że tym, w związku z tym, tym imigrantom też grozi śmierć, bo miejscowa ludność przecież tego czyha na to, żeby kogoś okraść, zabić, zamordować. Taka jest ich świadomość dotycząca Podlasia i terenów przygranicznych. I z tą paranoją przyjeżdżają i mimo, że na miejscu nie zastają tego typu sytuacji, to i tak ich parana jest tak mocna, że uważają, że jednak tak właśnie jest, jak mi się wydaje i żadne fakty nie mogą odwrócić ich od tego myślenia. Nie tylko po prostu ta pani się rozbierała, no ale generalnie też miała paranoję, że skoro fundacja, na którą trafiła, nie jest fundacją lewicową, to pewnie jest to fundacja faszystowska, która będzie chciała ją zamordować. Być może przyszła kwestia zdejmowania z niej ciuchu, przecież wiadomo, że auty następują natychmiastowo, kiedy tylko faszysta spotka kobietę. Być może o to chodziło. Inna z tych pań odstawiona przez miejscowego chłopa do miejscowej knajpki, żeby tam się ociepliła, napiła, najadła. W chwili, kiedy skończyła posiłek, stwierdziła, że w chwili, kiedy nikt jej nie zamordował przez cały czas posiłku i nikt, nie wiem, nie pluł na nią, nie rzucał w nią gratami, w ogóle nie wyrzucił jej z tego lokalu, tylko po prostu normalnie pozwolił jej zjeść, wyciągnęła pieniądze, dość duże, myślę, 1000 złotych zapłacić za to, że ktoś nas nie zabił. No może to nie jest dużo, faktycznie życie jest więcej warte. Kiedy usłyszała od miejscowych barmanów, taka mały bar w Krynkach, zdradzę szczegół ten mały, zdziwiona była bardzo i stwierdziła, że to jest niemożliwe, co ona widzi w tej chwili. To nie przedstawiło mózgu za bardzo, to jest niemożliwe, ale w związku z tym, że chyba może im zaufać, bo przecież faszystami się nie okazali, skoro nie chcą pieniędzy za to, że jej nie zabili, to prosiła w rencie jakiegoś lokalu pobliskiego, że mogę się przespać, co też zrobiła, płacąc jakąś sumę za spanie, po czym zawinęła się i tyle ją widziano. I teraz chłop, który wziął pieniądze za jej spanie, zastanawia się, czy on jakieś wróci, czy nie, ma nadzieję, że nie. Myślę, że stan wyjątkowy rozwiąże problem, bo tam już nikt nie wiedzie. Jeżeli chodzi o wjechanie na teren stanu wyjątkowego, kilka dni temu odbyła się nieopodal granicy aukcja ziemi, w której brali udział rolnicy oraz duże konsorcjum, ono jest chyba międzynarodowe, ale generalnie chodziło o wykupienie jakiegoś sporego płatu ziemi nieopodal granicy, żeby coś tam zbudować. No więc jak zawsze na takich aukcjach pojawiają się tylko wyłącznie zainteresowani, czyli rolnicy z rolnikami albo rolnicy z jakimiś konsorcjami, na tej aukcji pojawili się jacyś ludzie niewiadomego pochodzenia i zaczęli licytować tę ziemię, szybko odpadli, bo nie mieli tyle pieniędzy, żeby kupić taką ziemię. Myślę sobie, że jest to taki element, który pokazuje, że być może ktoś z tej strony aktywistycznej pomyślał sobie, że sposobem na to, żeby być na tym terenie, w chwili, kiedy będzie stan wyjątkowy, jest posiadanie jakiegoś pałetka małego nawet ziemi. Być może. Nie przesądzam, a na to wygląda.
Bo jeżeli chodzi o wasze pytanie dotyczące ziemi, na której są rozbite namioty w Usnarzu, to oczywiście zdobyłem dla was tą informację. To nie było trudne, bo się okazało, że miejscowy, lokalny chłop, który wynajął ziemię tym działaczom, w sensie aktywistom, jest bardzo na bakier z obecnym rządem, w związku z tym, żeby tylko zrobić na złość rządowi, a przy okazji przytulić trochę pieniędzy, wynajął tą ziemię tym aktywistom. W związku z tym to jest w pełni legalne. Korwiniści nie mogą mieć żadnych zastrzeżeń. W tym miejscu za pieniądze wynajmowane jest pole na cyrk. No i kto komu może zabronić, to jest jego własne, prywatne pole tego chłopa, tak? Wracając na chwilę do imigrantów, którzy znaleźli się w obozach rozosobnienia. Kiedy tam byłem, wybuchła w Polsce afera związana z tym, że ponoć rząd polski, Polacy, oczywiście faszyści, trują tych imigrantów, wysłali do jakiegoś środka, gdzie chciano ich podstępem otruć grzybami. Natomiast sytuacja wygląda następująco, po kolei. Faktycznie do ośrodka dla imigrantów, w którym mieszkają głównie Czeczeni, oni tam siedzą od lat, trafiła partia imigrantów z Białorusi, którzy na Białorusi nie są imigrantami, bo tam wjechali sobie legalnie, tak jak wspomniałem przed chwilą, za reklamami ściągnięci i tak dalej, i tak dalej. No więc grupa tych imigrantów, którzy trafili tutaj z Białorusi, została umieszczona w tym ośrodku. Tam zobaczyli, że Czeczeni, którzy tutaj, jak powiedziałem, są od dawna, biegają do lasu, w sensie chodzą do lasu, spacerują, nie wiem, czy biegają, chodzą do lasu, wracają z grzybami, robią sobie zupki, jakieś inne rzeczy, jedzą, są szczęśliwi. No więc stwierdzimy, że sobie pójdziemy do lasu, a nie tego, że byli głodni, po prostu sami byśmy tak zrobili, bo nie tak. Poszli do lasu, nie znając się na grzybach, pozbierali jakieś sromotniki, no i się wszyscy zatruli. Do tego momentu zgadza się wszystko, oprócz tego, że to państwo polskie chciało ich otruć, ale dalsza część znana jest w tej chwili tylko i wyłącznie widzom polityko, bo kiedy się zatruli, trafili do szpitali, okazało się, że w tych szpitalach, no duży niefart, dwójka z nich, mężczyzna i jakiś dzieciak, zarazili się COVID-em. I o ile pozostałym zatrutym grzybami udało się zrobić przeszczepy i inne rzeczy zrobić operacyjnie, żeby przeżyli. W przypadku tych dwóch osobników COVID uniemożliwił operację. Z tego co wiem, dzisiaj chyba mężczyzna zmarł, dzieciak walczy o życie. Trzeba mieć duży niefart, że przejść 5000 km po różnych terenach, które są mniej lub bardziej chorobotwórcze, a umrzeć w Polsce na COVID. Co do tych reklam telewizyjnych pokazujących na Bliskim Wschodzie, jak to jest fajnie, tutaj, że można sobie przyjechać, zostać, jest bardzo fajnie, można przejść do Polski, jest jeszcze fajniej. Wreszcie zaczęły reagować państwa europejskie, w sumie to głównie tylko Litwa i Niemcy. Litwa stworzyła specjalne spoty informacyjne publikowane w Al Jazeera i w innych stacjach arabskich, na których wysocy urzędnicy litewscy mówią o tym, że to nie jest prawda, że nie można przejść, nie jest to łatwe, w związku z tym, że ktoś ma głowę na karku, nikt raczej nie wykupuje sobie wycieczki na Białoruś, bo skończy tak ta rodzina, o której powiedziałem, tak? Litwini to zrobili, Niemcy, i teraz nie wiem, czy Niemcy z Deutsche Welle robią to specjalnie, czy nie, żeby zrobić nam dobrze, robią to bardzo specjalnie, ale też publikują materiały z granicy pokazujące właśnie Usnarz, pokazujące miejsca na Litwie, gdzie nie można przekroczyć granicy i z napisami arabskimi pakują to masowo do internetu. Nie wiem, czy zamawiają tak Litwini reklamę w Al Jazeera, ale generalnie te materiały blokują trochę chęć przyjechania na wakacje do Europy via Mińsk. Tak działa Litwa, Niemcy, tak powiedziałem, działają tak mniej lub bardziej świadomie. Polska na razie z tym nic nie robi. A co robi Polska? Polska stawia płot. Z rozmów z żołnierzami wynika, że oni sami widzą, że ten płot jest tak naprawdę. W chwili tam przyjechałem, pojawiły się wreszcie świdry, które pozwalały wbić te słupki, na których są druty kolczaste głębiej niż młotem jakimś, tak to działo się przez dni poprzednie, ale to ciągle nie jest to, bo jeżeli chodzi o imigrantów, to nie tylko zarzucają na te druty jakieś płachty, blachy czy swoje ubrania, ale także mają inny sposób, naciągają z dwóch stron przy słupkach taki drut, po przycięciu na środku, jak sprężyna, wracają te druty do swojego naturalnego ustawienia i mogą sobie spokojnie przechodzić. Trzy warstwy w górę też niewiele dają, bo tak jak powiedziałem, można je przeciąć i nie ma to większego znaczenia. Jedyne co te płoty dają w tej chwili, to to, że hałasują strasznie, w związku z tym rozstawieni przy każdym słupku granicznym, które są co kilkaset metrów, nie liczyłem, więc nie powiem, czy to było 100 metrów, czy dwa, ale te słupki są co kilkaset metrów. Przy każdym słupku stoi grupa żołnierzy, kobiet, tak powiedziałem często,
Więc w związku z tym, kiedy jest noc i cokolwiek się dzieje przy tych drutach, które jedyne co dają tak naprawdę naszym żołnierzom, to, że coś się dzieje, bo hałasują strasznie. Kilka dni temu nasze media obiegły zdjęcia tego to policyjnego samochodu, tak, pan Węglarczyk oraz OKO.press, dziennikarze śledczy najlepsi w tym kraju, przez cały dzień głowili się, co to za pojazdy. No i tam dochodzi do jakichś takich, że to mogą być lasery, jakieś śmiercionośne urządzenia, mające źle robić imigrantom na granicy. W finale nagroda Goebbelsa, czyli Żelazna Logika i Przyjaciele, wrzucili do internetu zdjęcie pokazujące, że są samochody z reflektorami, bo te reflektory są bardzo przydatne. Kiedy zaczyna być głośno przy drutach, reflektor i wiadomo po prostu co, gdzie, jak i w jaki sposób reagować. A tylko po to są te reflektory. Te Straż Graniczna, wojsko, absolutne podziękowania za wszystko, co tam widziałem. Należy darzyć ich ogromnym szacunkiem, a pan Frasenio, który mówił o nich rzeczy, które mówił, myślę, że zapewnił Kaczyńskiemu kolejną kadencję. No niestety, tak jak to, co robią aktywiści tam, bo zobaczcie teraz sobie na te wykresy, to dzisiaj w Onecie się pokazało, to są badania opinii publicznej na temat działania opozycji. No generalnie ludność miast i wsi Polski niechętnie patrzy na te działania. Działania agresywne, takie, które powodują przekroczenie, w sensie niszczenie instalacji obronnych na polskiej granicy, są wyjątkowo źle oceniane przez opinię publiczną. Raptem łącznie chyba 11%, z tego co pamiętam, jest pochlebnego zdania na temat niszczenia umocnień granicznych. To pokazuje, że nie jest najgorzej, bo tylko mamy 11% ludzi, którzy jak wkroczy jakakolwiek armia, wyjdą szczęśliwi na ulicę, że wreszcie kończy się reżim pisowski w Polsce, nie patrząc na to, że Polska też się przy okazji kończy. I jeżeli ten niewielki w sumie procent ludności jest tak głupi, że nie zauważa zagrożenia, jakie niesie ze sobą cała sytuacja, jest, jakby nie patrzeć, niezwykle pocieszające. Innym sposobem, w jaki Unia, przypuszczam, radzi sobie z napływem migrantów z Bliskiego Wschodu, jest na przykład zaprzestanie, wymuszenie na Iraku kursowania regularnych linii lotniczych, rejsowych między Bagdadem a Mińskiem. Tak? W poniedziałek poszła informacja mówiąca o tym, że Bagdad wstrzymał wszelkie loty turystyczne z lotniska w Bagdadzie. Co prawda później się okazało, że jednak czartery latają, ale to jest nie ta skala jak w przypadku dużych samolotów pasażerskich. Ten ruch, ten brak ruchu wymuszony prawdopodobnie przez Unię Europejską lub przez takie państwa jak Polska i Litwa, bo to, że nie komunikują te państwa głośno pewnych rzeczy, nie znaczy tego nie robią, więc ten ruch z Bagdadu został przyjęty od razu przez Tadżykistan, jakby nie patrzeć, kontrolowany przez Rosję. Także mamy tutaj znowu element układanki pokazujący, że Białoruś, Rosja współpracuje w tym temacie. Dziś w piątek pojawia się informacja o tym, że Somalijki jakieś pokazały się na granicy polsko-białoruskiej i to z kolei zdanie ekspertów wskazuje na to, że jeszcze Turcja dołączyła do tego tandemu białorusko-rosyjskiego, gdyż z przerzutów Somalijczyków i Somalijek znana jest głównie Turcja. Jak jest naprawdę, zobaczymy w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że nie zobaczymy, ale że sytuacja da się wyjaśnić. Na koniec rzecz taka ciekawostka z pogranicza, kiedy ten cały bardak się zaczął, wojsko transportowało zatrzymanych imigrantów wojskowymi ciężarówkami. W tej chwili już tego nie robi, bo za tymi ciężarówkami łazili ci popaprańcy z KOD-u i z Fundacji Ocalenie, robili jakieś zadymy w miejscach odosobnienia tych imigrantów, więc nasze wojsko wpadło na słuszny pomysł, żeby wozić tych ludzi samochodami bez żadnych oznaczeń, ale to już taka ciekawostka na koniec, bo wszystko to, co w sumie dam się tam zebrać, właśnie Wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że informacje, które Wam dostarczyłem, są warte abonamentu, które opłacacie. Bardzo za nie dziękuję. Dodam, że w ramach stanu wyjątkowego ma wejść przepis mówiący o tym, że miejscowa ludność przygranicza będzie miała zakaz noszenia broni przy sobie. Będzie mogła ją posiadać w domach, ale nie będzie mogła jej nosić w sobie. Ma to jakiś sens, ale też pokazuje, że skoro taki przepis będzie wdrażany, to państwo ma wiedzę, świadomość tego, ile broni znajduje się po naszej stronie w cywilnych rękach i że to może w jakiś sposób wpływać na napięcie w tamtej okolicy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Rafał Togafrańskiego, to było polityko.tv, piątkowe pitu-pitu. Specjalnie dla Was z granicy Białorusi wieści przedstawiłem ja, Rafał Togafrańskiego. Trzymajcie się, miłego wieczoru, dnia, czy kiedy to oglądacie. Na razie, pa! Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?
trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza aże ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. Granice, których przekroczyć nie wolno. Nasilają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajku. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze. Weźmie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.